Siemaneczko, siemaneczko. Takim porannym kardio. Witam Was i chcę coś przekazać w sensie takim, ten kurwa cały, już nie mówię zamęt, tak, bo każdy tam robi co uważa, każdy sobie bazuje tam na jakich dietach chce bazować, każdy sobie wybiera trenera personalnego, jakiego sobie chce wybrać, kto leci na swój chłopski rozum, tak jak ja to robię. Jeszcze większa chwała mu za to, ale pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz, związaną taką, a nie inną jak refit day, cheat day czy cheat meal. Nie wiem, kurwa, skąd to się wzięło. Te wszystkie, kurwa, skąd to się wzięło, kurwa, skąd się wzięło, z Ameryki, kurwa, się wzięło, skąd by się to miało wziąć, kurwa, stamtąd wszystkie te, kurwa, gówna idą na cały świat. Jak jesteś typowym, kurwa, endomorfem, czy typowym mezomorfem i ciężko ci idzie z tą redukcją, startujesz ze 130 kg, czy 110, obojętnie z ilu tam kilogramów masz, przypuśćmy 15-20 kg nadwagi, czy tam jest to mniejszy pułap, obojętne. Nie myśl, kurwa, o takich rzeczach nawet stosując dietę tydzień czy dwa tygodnie, jakiś, kurwa, cheat day'u, broń Boże, cheat day'u, cheat meal'u. Jak to jest już 8 tygodni, czy tam 10 tygodni redukcji i idzie ciężko, waga stoi, no dobra, jeden taki posiłek oszukany, nikomu tam człowiek nie zabrania, jesteśmy po prostu ludźmi, tak, możemy sobie tam pozwalać na takie, a nie inne rzeczy. W końcu żyjemy, tak, nie jesteśmy maszynami, ale pamiętaj jedną najważniejszą rzecz. Nie podchodź z takim pytaniem do obojętnie jakiej osoby, twierdząc, że już fajnie poleciałeś z wagi, bo zeszło ci, będąc na 130 kg, zeszło ci przez pierwszy tydzień 4 kg, tutaj w dupnym nawiasie, w wielkim cudzysłowie, masy, bo to, kurwa, nie jest żadna masa, tylko woda, którą jesteś ulany jak skurwensyn. Dlatego nie stosuj nawet, kurwa, takich pytań typu sorry, kiedy mogę zrobić, kurwa, cheat day'a czy cheat meal'a. To jest, kurwa, bez sensu. Zastanów się nad jedną taką pierdołą w sumie, startując z takiego pułapu, jakiego wystartowałeś. Wiesz, ile to jest pracy, trudu w to wszystko włożone w samym tym pierwszym tygodniu, kurwa, żeby się zmusić do tego wszystkiego. Pomyśl sobie, że takich tygodni będzie 30, 40, kurwa, nie wiem, 80, kurwa, 100, 120. I ile trudu wkładasz w każdy zgubiony kilogram. A taki cheat day nie zrobi nic innego, jak zaburzy ten cały okres spalania, pogorszy ten stan, w którym jesteś, w którym tak fajnie się wycinasz, bo taka jest prawda, zjadając 1500 czy 2000 kalorii na strzał, robiąc to 3-4 razy dziennie, bo mam dzisiaj cheat day, a tak mogę zaszaleć, to jest, kurwa, błędne koło, nie róbcie tego. Nie jestem zastosowaniem tego, kiedyś próbowałem i to nie raz. To jest jedno wielkie oszukiwanie siebie, podrasowywanie kubków smakowych, gdzie na następny dzień przychodzi ochota na jeszcze więcej, także na tym by szło już temat w sumie zamknąć. Teraz pojęcie takie, co to jest cheat meal. Cheat meal, kurwa, to jest posiłek oszukany, tak? Możemy go wprowadzić, będąc na ketozie, bilansie czy paleo, kurwa, obojętnie na jakiej diecie można go wprowadzić. I taki cheat meal powinien składać się głównie z dużej ilości węglowodanów. Jak najmniej białka w tym posiłku, to może być jakaś pizza, jakiś burger, ale niech to jest, kurwa, przygotowane waszymi, kurwa, rączkami. Nie chodźcie, kurwa, po jakichś
restauracjach, kurwa, McDonaldach, nie wpierdalajcie tych fast foodów. Wiesz, jak ktoś ma ciężko opanować głód i jest naprawdę z tym wszystkim, kurwa, na nie, wprowadzając takiego cheat meala gdzieś w McDonaldzie, czy broń Boże na wpierdalanie się jakiejś czekolady czy lodów, też nie zrobi nic innego, jak skieruje was w kierunku, w którym byście nie chcieli, no i zaburzy ten cały proces spalania. Także pamiętajcie, cheat day odpada. Nie jestem zastosowaniem tego, nie jestem żadnym, kurwa, nie wiadomo jakim znawcą, mówię to wam ze własnego doświadczenia. Nie róbcie tego, to jest, kurwa, śmiech na sali. Cheat meal można, niech to jest po takich 10-12 tygodniach konkretnej redukcji, konkretnego palenia, niech to jest jeden posiłek, wprowadzać go tam co 7, nawet co 10 dni, żeby delikatnie ten metabolizm nakręcić. Organizm czuje się delikatnie oszukany, dostał większy podaż węgli, trochę więcej kalorii wjechało, no i zaczyna zapierdalać. Tak by to można zrobić, ale tak wam mówię, nie łudźcie się, kurwa, że są złote środki, złote knify, kurwa, na gubienie tych kilogramów. Trzeba po prostu zapierdalać i jeszcze raz zapierdalać. Nie ma czegoś takiego, kurwa, jak ja tu słyszę, nie będę mówił kto, bo chłopaki oglądają ten film, ale jeden z was, jak słyszałem ostatnio wypowiedź, wystarczy, kurwa, walić teścia i chodzić po McDonaldach i wszystko, kurwa, samo rośnie, nie trzeba na żadną dietę patrzeć. Synek, jakbym cię, kurwa, z placa pierdolnął, jakbyś mi to powiedział, to nie wiem, kurwa, ale by ci się chyba SKS, kurwa, w podstawówce przypomniał. Co to, kurwa, ma być, zagadka? Możesz wpierdalać, chyba że jesteś takim, kurwa, ektomorfikiem, że przy 10 tysiącach kalorii dziennie nie jesteś w stanie przytyć, to okej, okay, to sobie chodź, kurwa, nawet do Pizza Hut, kurwa, KFC zahaczając po drodze i jeszcze ostry melanż gdzieś w jakimś dobrym klubie. Być może to ci pomoże. Ale jak ja słyszę, kurwa, takie gadki i wprowadzanie ludzi, kurwa, w taki typowy błąd, bo to jest, kurwa, błędne koło, nic innego. Później przychodzi taki, kurwa, jeden z drugim i mówi: Waldek, nie znasz kogoś, kto mógłby wino ogarnąć, kurwa, i teścia jeszcze do tego? Bo słyszałem, że ostre palenie na tym wchodzi, że ani redukcji nie trzeba, ani diety nie trzeba trzymać jakiejś ścisłej. No i później wyglądają te, kurwa, jany. Tu chodzą, kurwa, nadmuchane, po plecach się podrapać nie umie. Jeszcze powiesz coś do niego, sapie tam później, kurwa, pod filmikami, pisze jakieś pierdoły. I po co to wam, kurwa? No oglądaliście się, kurwa, tak powiedziałem. Za dużo Ameryki, kurwa, na tych YouTubach. Pokazują sportowcy, kurwa, gdzie wciągają w jakichś cheat dayach mnóstwo kalorii. Chłopie, jeden, drugi z trzecim. Nie chciał, kurwa, byś wiedzieć, co tam lecą za środki i jakie ilości. On jest, kurwa, jak piec, do którego to wrzuca i to wszystko przepala. Poza tym on nie pracuje, on tylko, kurwa, trenuje. On trenuje, on śpi, kurwa, nie tak jak ty, po 5-6 godzin i wstajesz do pracy, masz rodzinę, kurwa, na głowie, tylko on trenuje, śpi, żre i sra i to jest jego cała robota. Pozdro, pamiętajcie, wszystko z głową, hej. Siemaneczko, poranek, jak ta lala, słoneczko świeci, także co? Maszerujemy po bułeczki do piekarni w mikserze, już tam mam śniadanko, takie białkowo-tłuszczowe, ładne, namieszane. Wracam ze spacerku, takim 25 do 40 minut, myślę, gdzieś 35, zahaczę o takie cardio. Wracam do domku i co? I z czystym sumieniem mogę wciągnąć te kalorie. Mordeczka, pamiętajcie, żeby się ruszać, wprowadzać ten zdrowy tryb życia. Nie wiem, ile jest stopni, nie interesuje mnie to. Króciutki rękawek, łydka na wierzchu i ogień.